ja sądzę. Może być i dobrze, po prostu. Ale, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że zarząd Orlenu wróci do Płocka. No, chciałabym, może do tego dojdzie. No tak powinno być. Dobra, dziękuję. Proszę pana, Smrodek został w Płocku, ale pieniążki zostały w Warszawie. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. No, trzeba spróbować, trzeba popierać naszych. Może tutaj miasto i okolice z naszych, tego... czyli Płocczan. Płocczan, oczywiście. Może wtedy miasto i okolice więcej skorzystają na tym. Uważa pani, że Jasiński będzie dobrym prezesem Orlenu? Nie wiem, trudno mi za ten temat powiedzieć, mam za małą wiedzę, ale no, trzeba dać mu szansę, niech spróbuje. No jeżeli ma kwalifikacje, no to tak, ale jego poglądy z tą partią mi się nie podobają. No. To jest w ogóle, sobie nie wyobrażam, że zarząd jest w Warszawie. A czy Wojciech Jasiński prezesem Orlenu? Na tyle go nie znam, ale jest poczczaninem. To jestem za poczczaninem zawsze. A uważa pan, że zarząd powinien obradować w Płocku? No oczywiście, bo to jest tak, że... A Prawo i Sprawiedliwość to obiecuje. Obiecywało w kampanii wyborczej. Ale nic z tego nie wyjdzie. Oceniam, że zostanie zarząd w Płocku. I ocenia pan, że Wojciech Jasiński będzie dobrym prezesem? A to już jest, wie pan, to już jest inne pytanie, z innej beczki. Akurat nie mogę wyrazić opinii, bo to jest, że tak powiem, mój przyjaciel. Nie oceniam go jako polityka, tylko go oceniam jako kolegę. No i nie bym był subiektywny. Nie. Uważa pan, że zarząd powinien obradować w Płocku? Myślę, że tak. Nie mam tak właściwie opinii na ten temat. To znaczy mój tata jest pracownikiem Orlenu i on się do tego ustosunkowuje w taki sposób, że czeka na jakieś zmiany. Ma nadzieję, że coś się polepszy, że będzie lepiej, bo do tej pory no, było tak, jak było z Orlenem, więc mamy nadzieję, że coś się polepszy. A Wojciech Jasiński jako prezes? A nie miałabym nic przeciwko. Takie same zdanie jak mam.